powiedzieć, że po raz pierwszy robimy z takim hukiem zakończenie lata i mam nadzieję, że słychać, że ludzie się bardzo dobrze bawią. Całe Borki żyją i o to nam chodziło. Mam nadzieję, że co roku będziemy coraz ciekawsze imprezy organizować i będziemy w tym kierunku i żeby rzeczywiście te Borki żyły, bo chyba miejsce jest tak fantastyczne, że warto tutaj spędzać wolny czas. Uważam, że w Radomiu jest za mało takich imprez. To jest muzyka disco polo, nie każdy ją lubi, ale to jest muzyka dla każdego odbiorcy. Ja generalnie zawsze śpiewałam w zupełnie innym gatunku muzycznym, bo śpiewałam rockowo, ale teraz ja lubię muzykę disco polo, bardzo się dobrze w tym czuję, w tym nurcie. Uważam, że po teledysku, po hicie Ona tańczy dla mnie, zespołu Weekend, nastąpił ogromny progres muzyki disco polo. Zmieniło się tak naprawdę wszystko, styl muzyczny. Wszyscy działają teraz w takim kierunku bardziej już dance'owym. Dlatego bardzo się z tego cieszę, ponieważ moja muzyka również jest dance'owa. Staram się wzorować właśnie na Weekendzie, na Lady Bombach. Inspiruję się tymi ludźmi, których ja uwielbiałam w dzieciństwie. Mam nadzieję, że to będzie szło dalej w takim kierunku i to nie jest tak, że każdy się wstydzi disco polo, absolutnie. Ludzie tego słuchają i coraz więcej ludzi się tego przyznaje. Nie uważam, że to byłby wstyd, że to jest wstyd przeciętnego człowieka, ponieważ każdy tego słucha, czy chce, czy nie. I ta muzyka jest obok nas i zawsze obok nas będzie. Pierwszy rok my jako Mosi, bo mamy już taką możliwość, jesteśmy przekształceni w spółkę, mamy możliwość, troszeczkę inne możliwości organizacyjne i rzeczywiście przymierzamy się do cyklu imprez w sezonie letnim. A w tym roku sobie zrobiliśmy 2-3 imprezy, sprawdzamy jak to wyszło i na pewno zaproponujemy na przyszły rok bogatszą ofertę.